Siemano, dzisiaj zostajemy nadal przy żeńskich istotach u Słowian. Pierwsza z nich to będzie Dziewanna, Dzidzilela, zwana też Dziewicą. Bogini dzikiej przyrody, łowów, lasów i księżyca. Czczona głównie na terenach zachodnich Słowian. Wierzono, że dzięki niej można było znaleźć dobrego partnera, dobrą partnerkę na całe życie. Mówimy tu o mężu lub żonie. Czuwała szczególnie nad przysięgami małżeńskimi, i sugeruje się również jej podobieństwo z Marzanną, a nawet, że to jest jakaś tam hipostaza lub ta sama postać, tylko czczona na innych terenach. Została zastąpiona przez Matkę Boską Gromniczną. I tu ciekawostka, dziewanna jest też to odmiana rośliny, której właśnie używa się do wyrabiania knotów, między innymi do świec takich jak gromnica. Atrybutami dziewanny był łuk, strzały i harty. Odpowiednicy to grecka Artemida i rzymska Diana. Kolejną istotą, jaką mam tutaj dla Was przygotowaną, jest to rusałka, zwana też brzeginią. Jest to istota w szczególności zamieszkująca lasy, pola i zbiorniki wodne. Ukazywały się jako piękne, nagie dziewczyny z rozpuszczonymi długimi włosami. Wierzono, że rusałki to były kobiety, które umarły przed ślubem. Swym urokiem i pięknem wabiły młodych mężczyzn po to, żeby ich potem wykończyć na śmierć poprzez na przykład długi taniec bez odpoczynku lub zadawały im bardzo trudną zagadkę. Oczywiście, gdy taki młodzieniec rozwiązał tą zagadkę, no to puszczały go wolno. Rusałka jest też związana z takim dość popularnym świętem Zielone Świątki. No i czym tak właściwie są te Zielone Świątki? Możecie je spotkać też pod nazwą Palinocka. Wywodzą się ze święta o nazwie Stado lub Rusałczy Tydzień. Jest to ludowa nazwa chrześcijańskiego święta, które się nazywa Zesłanie Ducha Świętego. I jak widzicie, no to jest kolejny przykład mocnej chrystianizacji na naszych terenach, która no nie da się do końca określić, czy przebiegła prawidłowo, czy nieprawidłowo, skoro mamy dwie różne nazwy jednego święta. Jest to święto ruchome, przypada zazwyczaj na maj lub czerwiec. Jest to typowy obrzęd rolniczy, płodnościowy, związany z cyklem wegetacji i też ma charakter zaduszkowy, czyli związany z kultem zmarłych osób. Co się robiło podczas tego święta? Palono ognie i przystrajano domy gałązkami lub różnego rodzaju kwiatami. Miało to zapewnić urodzaj i chronić dom przed urokami. Podczas tego święta szczególnym drzewem była brzoza, otoczona była pewnego rodzaju kultem, traktowana była jako symbol siły. Kobiety przynosiły brzozom jedzenie, takie jak jajka, kasze lub pierogi. Innym rytuałem związanym z brzozą było składanie przez młode dziewczęta ślubów przyjaźni z wybraną brzozą. I taka wybrana brzoza na koniec uroczystości była topiona. Miało to zwiastować potrzebne opady dla kiełkujących już w tym czasie roślin. I kolejnym, to jest takim elementem, który chciałbym Wam tu przedstawić, jest roduś. Jest to stary ludowy zwyczaj, który był częścią Zielonych Świątek pierwotnie. I polegało to na tym, że obszywano woła lub konia jakimś płótnem lub materiałem, zdobiono go przy tym, potem oprowadzano go po wsi, towarzyszyła temu muzyka, taniec, śpiew, generalnie można by to nazwać impreza. Na takiego woła lub konia często sadzano kukłę lub żywego człowieka i zbierano przy tym pieniądze. Nazwa roduś nawiązuje do boga Roda, o którym już kiedyś wspominałem. Postaram się, żeby zaraz tu gdzieś Wam wyskoczył link do tego, żebyście mogli się zapoznać. I ostatnia istota, jaką Wam chciałem dzisiaj przedstawić, jest to dziwożona, zwana Mamuną lub Boginką. Jest to demon żeński ze słowiańskich wierzeń. Zamieszkiwała zazwyczaj lasy i tereny podmokłe. Oznacza dziką kobietę i stawała się taką dziwożoną dziewczyna lub kobieta, która umarła w ciąży lub tuż po porodzie. Dziwożona przedstawiana była jako szkaradna kobieta, zazwyczaj garbata, często z długimi piersiami i patologicznie wydłużonymi sutkami. Są w internecie informacje, że podobno te piersi zarzucały sobie na plecy i nawet prały nimi ciuchy. Chora akcja, naprawdę nie wyobrażam sobie tego, sam bym tego nie wymyślił, ale to nie najlepsze, co
udało mi się znaleźć w tym temacie. Wierzono, że dziwożony porywały z kołysek noworodki i podmieniały je na swoje brzydkie odmieńce, u których były widoczne po prostu ułomności i jakieś patologie. Sposobem na odzyskanie takiego dziecka było wyniesienie odmieńca na pole lub śmietnik. Tam trzeba było obić się takiego odmieńca rózgą, potem oblać go wodą ze skorupki jajka. Potem wypowiadano słowa coś na zasadzie odbierz swoje, oddaj moje. Po czym pojawiała się dziwożona, poruszona płaczem swojego dziecka i oddawała porwanego noworodka. Aby uchronić dzieci przed dziwożonami, wiązano im na ręce czerwoną wstążeczkę lub zakładano czerwoną czapeczkę na głowę. Także widzicie, niezłe jajca. Jeśli serio coś takiego się działo, no to naprawdę czapki z głów. Nie wyobrażam sobie tego w dzisiejszych czasach, no ale tak jak już wspominałem w którymś odcinku, no wydaje mi się, że w taki sposób ludzie wcześniej tłumaczyli sobie różne rzeczy. No, dzisiaj mamy takie same sytuacje, rodzą się różne chore dzieci z różnymi wrodzonymi chorobami. Myślę, że wtedy po prostu medycyna tak jakby nie umiała tego wytłumaczyć. I ludzie wierzyli w jakieś takie stworzenia, demony, które im zamieniały dziecko, ponieważ no, nie potrafili tego zrozumieć, że no, po prostu urodziło się brzydkie lub jakieś po prostu porażone. I w ten sposób, no, jeśli serio tak robili, że wynosili te dzieci na pole i próbowali takich taktyk, no to nic, tylko się cieszyć, że już nie żyjemy w tamtych czasach. Taka mała dygresja z mojej strony, takie małe przemyślenie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie tego więcej. Lepszy niż twój proboszcz. Yeah.